To są moje prawdziwe włosy. Of course! Z hejtem jak sobie radzę? Staram się... Cześć, nazywam się Ralf Kamiński i dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania od Radia SK. Najgłupsza plotka, jest bardzo dużo tych plotek, ale jedną z tych plotek jest to, że pokazałem się w swoich prawdziwych włosach, a są jakieś, to są moje prawdziwe włosy, a zdjęcia są wrzucone sprzed 3 lat czy 4, jak miałem inną fryzurę i tak wygląda naprawdę, pokazałem się, no prędzej to bym chyba się pokazał bez bielizny. No, myślę, że bardziej hał-hał, ponieważ na miau-miau mam dużą alergię. Top 3 polskich raperów. To tak, Quebo, uwielbiam tego artystę. Według mnie to jest wybitny, wielki artysta, wizjoner. Taco, uwielbiam Taco. Uwielbiam Taco za to, że też jest wybitnym artystą, tekściarzem, no i też jest moim sąsiadem, ale cukru jeszcze od niego nie pożyczałem. No i też ogromnie podziwiam Matę, ponieważ bardzo autorsko wyszedł w świat i dla mnie to jest tak naprawdę, wszyscy są na tym pierwszym miejscu, ogromnie wszystkich podziwiam i czekam na ich kolejne projekty i to, jak ich kariera będzie się rozwijała w przyszłości. Tylko do siebie, ale jak były kiedyś stacjonarne telefony, to pamiętałem raptem do 3 osób. Wolałbym pytanie, kogo najbardziej sławnego numer masz w telefonie? Kogo najbardziej sławnego numer masz w telefonie? Powiem wam tak, że kurczę, no, nazbierało się tych osób i tak ciężko wybrać. No ale tak, mam do Maryli Rodowicz, to jest moja zdobycz, do Dawida Podsiadło, do Moniki Olejnik mam do Quebo, nie mam do Taco. Nie wiem, co z tym mogę zrobić. No niestety. Mój pierwszy raz na dużej scenie, o wow. Ciężko powiedzieć, jak wyglądał mój pierwszy raz na dużej scenie, ale mogę powiedzieć o największym razie, na największej możliwej scenie świata, to wtedy, kiedy Dawid Podsiadło zaprosił mnie na swoją wielką stadionową trasę i mogłem zobaczyć, jak w ogóle to wygląda, żeby móc zagrać przed 70 tysiącami ludzi. Bardzo dziwne uczucie, tak jakby się pływało w oceanie. Wielki ocean, a my tacy sami malutcy w tym oceanie. Powiem tak, że jak pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda to stawanie na tych ściankach czy na tych red carpetach, jest to bardzo dziwne i no, można powiedzieć, że to jest też pewien rodzaj spektaklu i ja teraz tak jakby nauczyłem się tego, oswoiłem się z tym, ale było to na początku bardzo przerażające. Staram się jak taki słup wyglądać, nie uśmiechać się, nie robić dziwnych min, nie klękać, jak tam jedna była kiedyś taka piosenka, która klękała czy robiła dziwne... Jak najbardziej neutralnie, bo i tak fotoreporterzy, oni czyhają na nasze takie dziwne miny, które są wykorzystywane potem w artykułach przeróżnych. Z domu nie wychodzę bez słuchawek, ponieważ słucham muzyki albo rozmawiam przez słuchawki, bez swojej szmacianej torby z napisem Ralf Kamiński, którą niestety ukrywam, bo tak wstydzę się, nie chcę podpisany być Ralf Kamiński, ale ta torba ma mój ulubiony design, ulubiony kolor, jest idealnym rozmiarem i mam tam zawsze notatnik, mam tam, nie wiem, teraz rękawiczki, parasolkę, jestem gotów na każdą sytuację. No, z hejtem jak sobie radzę. Staram się skupić na tym, na tych wszystkich ludziach, którzy mnie kochają, wspierają, bo tak naprawdę te osoby, które mnie hejtują, czy próbują mnie dezaprobować, one tak naprawdę mają gdzieś moją muzykę, nie kupują bilety na moje koncerty, nie są żadnym wsparciem, więc czym ja tu się mam przejmować? Przejmuję się tymi, dla których zdanie jest dla mnie konstruktywne i ważne i tak jak w piosence, ale mi smutno, pójdę tam, gdzie kochają mnie. Moja pierwsza praca była jako ekspedient i sprzedawca, niestety nie na dziale muzyka, tylko na dziale film, a później pracowałem jako barista w znanej sieciówce, no więc miałem taką pracę z klientem, do żadnych sklepów z ubraniami nie chciano mnie przyjąć. Ja marzyłem pracować w tych, nie wiem, chyba byłem za mało cool. Na szczęście nie pracowałem jako kelner, ale bardzo podziwiam wszystkie osoby, które pracują w tym zawodzie. To jest bardzo ciężka, wymagająca praca.
praca z różnymi ludźmi ciężkimi, nieraz niemiłymi i noszenie tych tacy jest bardzo ciężkie. Wczoraj, przedwczoraj jeżdżę komunikacją miejską praktycznie codziennie, albo chodzę pieszo, bo też lubię chodzić pieszo, ale uwielbiam jeździć metrem, obserwować ludzi, lubię też tramwaje. Autobusami nie za bardzo jeżdżę, ponieważ nie mam takich potrzeb, nie mam samochodu. Taki mój wujek mnie spotkał i powiedział, o, kiedy sobie kupisz jakiś samochód? Bo dla niektórych oczywiście samochód jest jakimś, może nie wiem, że jak ktoś ma samochód, to osiągnął sukces. Ja może tak, ale jakoś tak nie potrzebuję, jeżdżę komunikacją miejską albo jestem wożony do pracy. Ja, tak jak pytałem ostatnio Moniki Olejnik, czy ona ma stylistę, ponieważ uwielbiam jej stylizację i no jak ona do tego swojego programu robi stylizację, ona mówi, że wchodzę do szafy i tu robię to i ja robię tak samo. Czasami lepiej, czasami gorzej. Celebrity Crush, to jest dużo tych Celebrity Crushes było, ale pamiętam, jak kochałem się w Karolinie Sawce w pustyni i w puszczy, jak byłem mały, byłem na tym filmie 5 razy i po prostu płakałem, że Karolina Sawka mieszka gdzieś tam pod Szczecinem, a ja w Jaśle, czyli to jest, nie ma już dalej w Polsce, totalnie przecięta Polska na X-ie i niesamowitym dla mnie było to, że kiedyś Karolina Sawka do mnie zadzwoniła rok temu, chyba czy 2 lata temu, nie pamiętam w jakiej sprawie, ale nieznany numer i ona mówi, że Karolina Sawka i ja byłem w takim szoku i powiedziałam jej, że no, płakałem za nią i miałam taką sąsiadkę, która była podobna do Karoliny Sawki, 2 piętra wyżej, ale nic z tego nie wyszło, jak zawsze u mnie. O matko, ja dostałem wielu upomnień, powiem tak, że niełatwe było to, jak chodziłem do szkoły podstawowej, w której pracowała też moja mama jako nauczycielka i niestety nauczyciele spotykają się oczywiście w przerwie w pokoju nauczycielskim i w normalnej sytuacji dopiero rodzice słyszą na wywiadówce, co stało się, co dziecko zrobiło. I o tych 90% rzeczy, które dziecko robi, zapominają. A tu na każdej prawie przerwie było to, że nie wiem, za długo patrzyłem w okno. I to było takie najcięższe, no. Dziesięć lat temu powiedziałbym sobie, że rób dalej to, co robisz, wszystko będzie dobrze i zakończ ten związek wcześniej. Byłaby wtedy płyta? Of course! To byłaby płyta bez problemu. A ja tam się nie wstydzę tych swoich guilty pleasures. Naprawdę, to się nie ma co wstydzić. Lubię różną muzykę i czasami potrzebuję posłuchać czegoś mniej wymagającego, bo też, ale na przykład no, ostatnio na przykład słucham Kate Bush i przeczytałem fajną biografię, ja wiem, że to nie jest guilty pleasure, ale pamiętam, jak próbowałem na studiach jakby więcej uprawiać sportu, to puszczałem sobie You Better Work, Bitch, Britney Spears. To było coś, co miało mnie, wiecie, dawać mi energię. Najważniejsza rada to bądź sobą i ciężko pracuj. Najładniejsze słowo w Polsce, pierwsze mi przychodzi na myśl angielskie słowo najładniejsze, czyli diarrhea, no wiecie co to znaczy, ale ciężko mi powiedzieć, ale najbardziej polskie słowo żółć. Żółć.